partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Zdecydowanie świat się zmienił, zatem kilka najbliższych odcinków poświęcę rzeczom, które mogą być przydatne w obecnych czasach. Na początek wrócimy do starego dobrego radia, lecz przyjrzymy się mu z zupełnie innej strony. Oto niepozorne małe radio, w praktyce właściwie już do niczego nie nadające się, bo nie posiada zakresu fal ultrakrótkich. Takie radia produkowano do końca lat 80., kiedy pojedyncze programy na zakresie UKF uzupełniło nagle kilkadziesiąt stacji komercyjnych. Ponieważ zakresy fal długich, średnich i krótkich korzystają z innego typu modulacji, nieodpornej na zakłócenia i dającej niższą jakość, rozgłośnie tam pracujące dotąd dość szybko wyemigrowały na fale ultrakrótkie i po paru latach Polska trochę niefortunnie zrezygnowała całkowicie z emisji AM, pozostawiając tylko jedną stację na falach długich. Co z tego wszystkiego wynika i skąd się w tym momencie pojawia tutaj to przestarzałe radyjko? Po kolei. Gdy w latach 20. XX wieku nastąpił rozwój radia, dobór częstotliwości był przyporządkowany wyłącznie możliwościom ówczesnej elektroniki. Nie istniały jeszcze żadne normy ani porządki światowe. Krótko, ponieważ radio okazało się fajne i wszyscy chcieli go mieć. Problem wziął się z tego, że częstotliwości, których używano, były relatywnie niskie, kilkadziesiąt razy wyższe od częstotliwości akustycznych. A to oznacza, że mniej więcej tyle stacji radiowych dało się tam upchać, by nie zakłócały się wzajemnie. Zdecydowanie mniej niż było chętnych. Tutaj zrobimy skrót myślowy, ponieważ o aspektach technicznych tych problemów mówiłem w odcinkach 28 i 29. Dla nas ważna jest jedna sprawa. Fale długie, średnie i krótkie mają ogromny zasięg. Nie do końca, bo w ciągu dnia część pasm go traci, ale można przyjąć, że pierwszego programu Polskiego Radia można słuchać tysiące kilometrów od nadajnika. Fale ultrakrótkie mają zasięg rzędu kilkudziesięciu kilometrów. I to był główny powód migracji stacji na ten zakres. Niewielki dystans pracy nadajników umożliwił poszerzenie kanałów o pełne pasmo i stereofonię. Wprowadzono przy okazji inny typ modulacji, dużo bardziej odporny na zakłócenia. Każde państwo mogło sobie teraz emitować kilkadziesiąt stacji radiowych, dbając tylko o to, by jakoś dogadać się z częstotliwościami w terenach przygranicznych. Ale nic za darmo. Trzeba było stworzyć sieć nadajników i w razie awarii któregoś z nich powstawała dziura radiowa wielkości województwa. O ile w normalnych warunkach nie stanowi to problemu, w nienormalnych już tak. Podczas wojen jednym z głównych celów jest zniszczenie infrastruktury wymiany informacji. Na cel brane są nadajniki radiowe oraz centra dystrybucji sygnałów komórkowych i internetu. Jeśli taka akcja zostanie przeprowadzana sprawnie, całe państwo może pogrążyć się w informacyjnej ślepocie. I tutaj pojawia się nasz mały bohater. Fakt, iż stare, dobre zakresy mają tak wielki zasięg, sprawia, że w sytuacji eliminacji sieci nadajników na większym terenie, radio dla całego państwa może realizować tylko jeden nadajnik znajdujący się w państwie sąsiednim albo nawet dalej. Po co zwyczajne radio ludziom w czasach kryzysu? Ano właśnie, wtedy ono staje się radiem niezwyczajnym. Z chwilą, gdy jest jedynym masowym nośnikiem informacji, spełnia zadanie kluczowe z ratowaniem życia włącznie. Informuje cywilów o wszystkim, co istotne. O tym, gdzie się chronić, czego się spodziewać, jak się zachowywać i tak dalej. No dobrze, ale dlaczego prezentuję tutaj grata sprzed 40 lat, zamiast po prostu pokazać, jak używać apki radio, którą każdy ma w swoim telefonie? Z jednego powodu. W smartfonach nie ma zakresu AM. Bohaterem odcinka jest Monika, polskie radio produkowane w latach 70. i 80., lecz najbliższe informacje będą dotyczyć każdego radia umożliwiającego odbieranie fal długich, średnich i krótkich. O samym odbiorniku opowiem na końcu.
Na początek spójrzmy na skalę. Radio to umożliwia odbiór trzech zakresów – fal długich, średnich i krótkich. Fale długie są domeną europejską i większość zachodnich odbiorników nie ma tego zakresu. Tutaj, na częstotliwości 225 kHz, znajduje się jedyna polska stacja, pierwszy program i można założyć, że w wypadku kryzysu to ta częstotliwość będzie transmitować informacje istotne. Mamy przydzieloną drugą częstotliwość 198 kHz, która obecnie milczy. Nie jest to do końca zła wola. Trzeba pamiętać, że skuteczne nadawanie w tym zakresie wymaga olbrzymiego zużycia energii, kosztującego miesięcznie setki tysięcy złotych. Wiele europejskich stacji nadaje także na falach średnich i krótkich, jednak tutaj ze zasięgiem bywa gorzej. Generalnie fale średnie ograniczają się w ciągu dnia do 200 km, zaś po zmroku ich zasięg rośnie wielokrotnie i pokrywa cały kontynent. Z falami krótkimi bywa różnie. Pasma zwane 49 i 41 metrów pracują bardziej jak fale średnie, a 25, 19 i 16 metrów pracują głównie w dzień, choć z zakłóceniami. Najbardziej uniwersalne jest pasmo 31 metrów, które pracuje całą dobę, choć najlepiej wieczorem i rano. Ale my tutaj widzimy jakieś cyferki, nie mające nic wspólnego z tym, co mówią. Otóż fale radiowe charakteryzują się zarówno częstotliwością, jak i długością w sposób zależny. Jak widać, zakresy długofalowe i średniofalowe oznaczone są w kilohercach, natomiast krótkofalowe w megahercach i dodatkowo w metrach, których na tej skali nie naniesiono. Ta nomenklatura wynika tylko z tradycji. W każdym razie w zakresie między 5,8 a 10 MHz mieszczą się trzy pasma – 49, 41 i 31 metrów. Na skali umieszczono nazwy miast, których 40 lat temu można było posłuchać, ustawiając w tych okolicach wskazówkę. Dziś oczywiście jest to zestawienie zupełnie nieaktualne. Zakresy przełącza się z tyłu, a już konkretne częstotliwości wybiera się tym pokrętłem. Spróbujmy na początek znaleźć naszą stację radiową, czyli jedynkę. Ustawiamy zakres fal długich i przesuwamy wskazówkę w okolice 225 MHz. Skala nie jest zbyt dokładna, więc należy się wsłuchać i po zidentyfikowaniu rozgłośni ustawić najlepsze brzmienie. To nie wszystko. Nigdzie nie zobaczymy tutaj anteny i tak ma być. Radio jest wyposażone w specjalny jej rodzaj, o nazwie antena ferrytowa. To taki pręt znajdujący się mniej więcej w górnej części, który najchętniej odbiera stacje położone przed i za radiem, a najmniej chętnie z boku. Zatem albo po znalezieniu stacji należy obracać odbiornikiem tak, by uzyskać najlepszy odbiór, albo odwrotnie, ustawić radio w kierunku stacji i dopiero wtedy polować na nią. O tej antenie jeszcze wspomnę w ostatniej części, bo w wypadku Moniki pojawia się tu pewien ewenement. Spróbujmy znaleźć inną stację. W tym celu, najlepiej odpowiednio wcześniej, trzeba poszukać w internecie aktualnego zestawienia nadajników. Wybierzemy państwowe radio z Ukrainy, które w dniu nagrywania tych materiałów nadawało na częstotliwości 549 kHz z mocą 400 kW, czyli całkiem sporą, z Mikołajowa na południu kraju. Powiedziałem w dniu nagrywania, ponieważ nadajnik ten do niedawna był wyłączony i nie wiadomo jak długo będzie pracować. Tutaj już problem z odbiorem jest większy, ale da się uzyskać czysty dźwięk pod pewnymi warunkami. Co oznaczają pewne warunki? Należałoby wrócić do jednej z przyczyn rezygnacji eksploatacji zakresów długo- i średniofalowych. Stał się nim rozwój techniki, czyli przede wszystkim spopularyzowanie komputerów, komórek, później smartfonów i zasilaczy impulsowych, które ładują te urządzenia oraz zasilają wszędobylskie diody oświetleniowe i inne urządzenia AGD. Wytworzyły one ogromny szum w paśmie od kilkudziesięciu kiloherców do kilku megaherców, zagłuszając właściwie wszystko na falach długich, średnich i części fal krótkich.
Na szczęście szum ten nie ma dużego zasięgu i zwykle ograniczony jest do pojedynczych metrów. Jak to wygląda w praktyce? Oto typowy zasilacz od lampki oświetleniowej. Umieszczamy go nieopodal radia i... Po wyłączeniu wszystko wraca do normy. Zatem główną przyczyną ograniczeń w możliwości słuchania zakresów długo- i średniofalowych jest sąsiedztwo takich urządzeń. Jak z tym walczyć? Empirycznie. Bierzemy radyjko i wędrujemy z nim po okolicy, aż znajdziemy miejsce, w którym odbiera najlepiej. Tak brzmi jedynka w największej odległości od urządzeń elektronicznych, wynoszącej około 10 metrów. Dała mu róże ze swego wieńca, na pożegnanie uścisnęła go i poszła do innych stołów. Właściwie nic już jej nie zakłóca. Drugą ważną sprawą jest odpowiednie zasilanie. Najlepsze będą baterie. Wszak kabel zasilający także staje się anteną wszelkich zakłóceń, więc jego eliminacja poprawi nieco odbiór. Lecz gdybyśmy się jednak zdecydowali na zasilacz, musi być on absolutnie klasyczny, taki z transformatorem i stabilizatorem, jakie produkowano lata temu. Zasilacz współczesny, impulsowy, jak od telefonu, będzie źródłem szumu i znacznie obniży jakość odbioru. Przejdźmy teraz do kolejnego problemu. Mamy radio, ale nie mamy prądu. Skąd wziąć energię potrzebną do tego, by móc cokolwiek usłyszeć? Najpierw słówko o zasilaniu oficjalnym. Źródło energii to 4 paluszki, a konsumpcję producent założył na poziomie 60 mA, czyli niemało. Jednak są to założenia dla głośności ustawionej na wysokim poziomie. Gdy będziemy radia słuchać cicho, ale nie tak, żeby trzeba było ucho przykładać, lecz słyszanego swobodnie z odległości metra, pobór prądu wyniesie jedynie 10 mA. Oznacza to, że świeże baterie wystarczą na jakieś 300 godzin słuchania bez przerwy. To nie wszystko. Radyjko przestanie grać z chwilą, gdy napięcie spadnie poniżej 3,2 V. W tych okolicach zresztą pobór prądu spada do 5 mA, choć radio gra już wyraźnie ciszej. Co to dla nas oznacza? Otóż baterie, które przestały działać w maszynkach do golenia, latarkach, wszelkich świecidełkach i tym podobnych urządzeniach, będą pracować z radiem jeszcze wiele godzin. To będzie pierwsze źródło energii. Zużyte baterie wyciągnięte z innych urządzeń. Drugie to specjalne śmietniki na baterie, które możemy znaleźć w wielu sklepach. Większość ogniw, które tam znajdziemy, będzie dla nas użyteczna. A co z innymi bateriami, które nie wejdą do koszyczka? Na początek zdobądźmy pół metra drutów izolacji. Jeden oznaczymy wyraźnie, na przykład zróbmy na nim słupełek. To będzie plus i ważne, żeby nie mylić tych przewodów, bo zniszczymy radio. Podłączymy drut do naszego pojemnika. Teraz musimy znaleźć jakąkolwiek baterię lub akumulator, który dostarczy napięcia między 3,5 a 10 V. Dolną wartość już wyjaśniłem, górna jest wyższa niż znamionowe 6 V, ale odbiornik bez problemu zaakceptuje takie wyższe napięcie, ponieważ został zaprojektowany do pracy z napięciem maksymalnym równym właśnie 10 V. Istnieje duża szansa, że w śmieciach na stare baterie znajdziemy pakiety zawierające litowe ogniwa 18650. Znajdują się one w akumulatorach od notebooków, odkurzaczy i innych urządzeń. Taki pakiet należy rozciąć delikatnie nożem i wyłuskać ze środka ogniwa, które powinny wyglądać mniej więcej tak. Prawdopodobnie niektóre z nich będą pozbawione zupełnie ładunku, a niektóre będą go mieć na kilka godzin słuchania radia. Możemy zdecydować podłączyć tylko jedno, ale popracuje krócej, lub dwa w szeregu, łącząc je tak jak na zdjęciu, co da nam więcej energii i umożliwi wyssanie całego ładunku. Tak mocne rozładowanie ogniwa zniszczy je, ale w tych warunkach nie będzie to mieć znaczenia. Akumulatory w postaci płaskich bloczków znajdują się w różnego rodzaju nawigacjach, tabletach czy telefonach. Także stąd możemy pozyskać źródło energii. Akumulatory te, ogólnie litowe, oferują napięcie między 4,2 V dla całkowicie naładowanych, po 2,5 V dla rozładowanych do najniższego bezpiecznego poziomu. Takie od aparatów czy kamer zawierają często w środku dwa ogniwa i ich napięcie jest wyższe. Będą jeszcze lepsze. Problemem może być zamocowanie przewodów, ale taśma klejąca i umiejętności pomysłowego Dobromira powinny temu zaradzić. Mając więcej czasu, nieco miedzianych blaszek i folii aluminiowej oraz sól kuchenną, możemy zrobić taką oto baterię.
Jedna szklanka da nam tylko pół wolta, więc potrzeba będzie ich aż 7. To bardzo prymitywne ogniwo, lecz w warunkach skrajnych może być użyteczne. Więcej o tym wynalazku mówię w odcinku 29. Żeby to działało dłużej, będą potrzebne litrowe słoiki. Możliwość zakwaszenia wody, zwłaszcza kwasem siarkowym, znakomicie podniesie wydajność. Kwas siarkowy można wydobyć ze starych, rozładowanych akumulatorów. Powinniśmy wtedy wymienić aluminiowe blaszki na cynkowe, pozyskane z rozładowanych baterii. Możemy w końcu użyć akumulatora samochodowego, ale bezpośrednie podłączenie go do radia może go narazić na zniszczenie. W tym wypadku proponuję zasilić radio przez dodatkowy rezystor o wartości mniej więcej 100-200 ohmów. Skąd wziąć taki rezystor w warunkach nietypowych? Proszę bardzo, oto potrzebny nam element. Tak zasilane radio nie może grać zbyt głośno, bo wpadnie w oscylację. Z punktu widzenia elektroniki tak radia nie należy zasilać, ale mowa o warunkach szczególnych. To już wszystko, jeśli chodzi o część praktyczną. Zainteresowanych budową tego konkretnego radia zapraszam na ostatnią część filmu. Monika powstała zaraz na początku gierkowskiej epoki sprowadzania nowoczesnych technologii do Polski. Aż tak nowoczesne one nie były, lecz w porównaniu z erą Germanu lat 60. wyróżniały się zdecydowanie na korzyść. Spójrzmy na schemat. Urządzenie jest superheterodyną, czyli radiem z przemianą częstotliwości odbieranej do jednej wybranej na stałe, która jest następnie wzmacniana dwustopniowo z użyciem precyzyjnych filtrów, w tym ceramicznego. Całość zawiera 3 tranzystory, zatem nie jest wybitnie czuła ani selektywna, lecz radio nie miało być urządzeniem wysokiej klasy. Nowoczesnym rozwiązaniem było użycie wzmacniacza scalonego, który zastępował kilka tranzystorów i 2 transformatory, stosowane w urządzeniach z poprzedniej epoki. Jak wspomniałem, Monika jest ewenementem, którego w polskich i w ogóle światowych konstrukcjach spotkamy niewiele. Otóż pracę z anteną ferytową rozciągnięto tutaj też na zakres fal krótkich. Rozwiązanie dla częstotliwości maksymalnej niecałe 2 MHz pracuje tu sprawnie dla częstotliwości 5-krotnie wyższej. Co to znaczy? Odbiór fal krótkich nie polega na wyciągnięciu anteny teleskopowej, bo jej tu nie ma. Wygląda tak samo jak odbiór fal średnich i długich. Aby uzyskać najmocniejszy sygnał, kręcimy radiem dookoła. Jest to świetne rozwiązanie eliminujące stacje sąsiednie, nadające z innych zakątków świata. Dlaczego pomysłu tego nie stosowano tak często? Antena ferytowa nie jest optymalnym rozwiązaniem na tak wysokie częstotliwości. Lepiej sprawdza się kilkanaście metrów drutu. Ale ciężko wędrować z radyjkiem na tak długiej smyczy. Dlatego postawiono tu na takie rozwiązanie. I to działało całkiem dobrze. Odbiór wolnej Europy przez Monikę był możliwy, a kierunkowość anteny skutecznie eliminowała zakłócenia, których źródłem były brudne onuce. Monika, która wystąpiła w filmie, jest zmodyfikowanym odbiornikiem sprzed dekady i niestety inżynierowie rozpędzili się nieco, usuwając w tym miejscu filtr napięcia stałego. W rezultacie niewinne trzaski potencjometru zamieniły się w kanonadę. Dla własnego spokoju polecam przywrócić rozwiązanie z wersji pierwotnej. Posiadane radyjko ktoś zmodyfikował, instalując żaróweczkę podświetlającą skalę. Niestety ta była martwa, więc zainstalowałem tu diodę świecącą, dokładając rezystor o wartości niespełna 4 kOhmów. Dioda pobiera około miliampera i jest zasilana stale. Dzięki temu łatwo na takie radio trafić nocą, a moc światła jest wystarczająca, by widzieć mniej więcej, jaka częstotliwość została wybrana. Wspomnę jeszcze o tak zwanym precyzerze. To kondensator strojeniowy o bardzo małej pojemności, który umożliwia delikatne przestrajanie częstotliwości na falach krótkich. Gałka strojenia bowiem nie jest tutaj zbyt precyzyjna i zestrojenie stacji na mocno zagęszczonym zakresie tych fal byłoby problematyczne. Budowa, jak na polską konstrukcję, jest całkiem przyjemna. Ponieważ radio zostało przekonstruowane, posprzątano bałagan wersji pierwszej. Makaron zredukowano właściwie wyłącznie do przewodów łączących gniazdka, głośnik i pojemnik na baterie. Budowa skali jest poprawna, a po stronie elementów wykonano nadruk przebiegu ścieżek, dzięki czemu analiza połączeń uległa znacznemu uproszczeniu. Użyto tutaj nowoczesnych filtrów 7x7 i dość sporego, ale precyzyjnego kondensatora strojeniowego.
Osobny koszyk na baterie zabezpiecza radio przed ich wylaniem. W razie potrzeby można wymienić tylko ten element. Jedyne, do czego można mieć zastrzeżenia, to precyzja wykonania obudowy i samego napędu skali. Radio trzeszczy niemiłosiernie przy strojeniu oraz ściskaniu obudowy. A ta posiada rączkę, bo w założeniach radyjko nie miało służyć słuchaniu wywrotowych stacji, lecz robieniu huku na biwakach. W kolejnym odcinku będę chciał powrócić do promieniotwórczości, lecz także bez sensacji i czysto praktycznie, po to, by zaznajomić się z tematem i nie panikować na brzmienie słowa atom. Do widzenia.